zapraszamy na spotkanie z Jagodą Szelc, autorką filmu Taki pejzaż, nagrodzonego na festiwalu Camera Image i pokazywanego na londyńskim festiwalu filmowym. To jest film, który został zrobiony w prezencie dla małej dziewczynki, która jest córką mojej najlepszej przyjaciółki. Właściwie to zdekodowanie go można przeprowadzić przez dedykację, bo to jest dla Mili, żeby się nie bała. I ten film powstał dlatego, że Kalina chciała, ta moja przyjaciółka, zaprosić 13 kobiet, które reprezentują coś w życiu tej dziewczynki, czyli tam miłość, seks, przyjaźń i tak dalej. I 13 ciotką jest ciotka śmierć. I jako ciotka śmierć musiałam przynieść jakiś prezent. A ponieważ ja taką jestem rubaszną ciotką śmierć, jakoś mam ten, to postanowiłam, że ponieważ ja mam w przyszłości nauczyć to dziecko, jak tam umrzeć tak bez jak gdyby krępacji, to zrobię jej film, ponieważ te 5 historii jak gdyby wracały się, ułożyło w taką historię o tym, co moim zdaniem trzeba wykonać w swoim życiu przed śmiercią, żeby się nie bać. To jest zobaczyć cud. To jest pierwsza historia, jakkolwiek byśmy nie definiowali cudu, a cudy się zdarzają, niekoniecznie pokazują się na niebie albo na korze drewna. Druga historia to jest zadośćuczynić, przynajmniej raz, tak? Żałować za grzech, modlić się, jakkolwiek, w jakiejkolwiek religii, jakkolwiek definiujemy modlitwę i przebaczać. I ty, jak wykonasz te 5 rzeczy, to jak gdyby jesteś trochę przygotowany bardziej. I stąd ten film. Jak ty się czujesz? Dobrze się czuję. Kino się wywodzi w mojej ocenie z tego, że się kiedyś ludzie spotykali przy ogniskach i opowiadali sobie różne historie. I te historie służyły temu, żeby następnemu pokoleniu przekazać pewne wartości. One były zakodowane, powiedzmy, w pewnym sensie. U niektórych zakodowane bardziej, u niektórych mniej, prawda? Im bardziej ktoś był tam zaawansowany, było bardziej zakodowane. I kino jest przedłużeniem tego, więc absolutnie motywacje. Ale ja jestem chyba na tyle infantylna, że nawet w jakichś najmniejszych formach ja się dopatruję, zupełnie pretensjonalny, jakoś się dopatruję treści. Lubimy każdy rodzaj kina i myślę, że to jest dobry kierunek w ogóle dla młodego artysty, żeby się nie napinać na początku swojej drogi artystycznej. Przez każdego artystę się możemy czegoś nauczyć. Albo warsztatu, albo jakby podejścia, motywacje. Motywacje są bardzo ważne, myślę. Więc ja raczej patrzę na kino przez pryzmat motywacji, bo jeszcze jestem młoda i naiwna. Mam swoje dały. Ja strasznie lubię Kurosawę. No, bardzo go kocham. Ale też dlatego, że on był malarzem, a jestem po SP i jakoś tak go strasznie lubię i cały czas do niego wracam. Moje wykształcenie plastyczne, które pobierałam tutaj we Wrocławiu, spowodowało, że wydaje mi się, że na jakimś poziomie zawisłam na takim, że robię filmy właśnie bez dekoderów i to jakoś, i teraz muszę się jakoś opanować. To było nieskromne powiedzieć rzeczywiście, że moje wykształcenie plastyczne mi pomogło w tym, że ja lepiej opowiadam obrazem, a gorzej tekstem. Ja już jestem strasznie stara i już nie mogę się tym zasłaniać cały czas, że ja świetnie obrazem jak gdyby opisuję, dialog mnie nie interesuje, tylko trzeba się wziąć w garść, pooglądać trochę mainstreamu i nauczyć się, jak się pisze dobre dialogi. Kiedyś była taka osobna funkcja, jak gdyby, że byli tylko ludzie odpowiedzialni za to, że piszą dialogi w filmach, a teraz trochę jesteśmy sobie takim człowiekiem orkiestrą. Bardzo dużo lubię wszystkiego. Pamiętam, że mój ojciec od dziecka słuchał Metalliki i Claptona w samochodzie, więc jak gdyby wprowadził w pewnym sensie dysonans artystyczny w moim życiu, który trwa. Myślę, że w kinie artystycznym, chociaż nie wiem tak naprawdę, bo nie jestem specjalistą od tego, ale wydaje mi się, że teraz częściej jest tak, że jak gdyby reżyserzy sami sobie trochę produkują i tak dalej. I ja w ogóle uważam, że to jest dobra sytuacja, w której każdy umie robić trochę wszystko, ale oczywiście są oddelegowani ludzie, którzy się lepiej znają na jednych rzeczach. Oczywiście w tym mainstreamowym kinie to jest dużo bardziej skomplikowane, bo wchodzą w grę większe pieniądze i tak. Ale ja się naprawdę na tym nie znam. Ja się naprawdę mało na tym znam. Bardziej mnie kręci jak gdyby no takie, żeby z ludźmi tak porozmawiać, żeby oni mi swoje historie powiedzieli. Bo tak też ten mój film został zbudowany, że mi przyjaciele opowiadali różne historie. I one tak wracały i w końcu stwierdziłam, że one się w jakąś całość układają.
Dzień dobry, nazywam się Jagoda Szelc i serdecznie zapraszam na mój film Taki pejzaż.